Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dudki spacerują tutaj po drodze. Młode są, to jeszcze się tak nie boją. Zresztą i te stare chyba się aż tak nie boją, bo tutaj nie uciekają, nikt im nie robi krzywdy. I jak przyjeżdżam na pole, na ogród, to one tutaj są. Są dwa i są trzy młode. I tak fajnie wydziobują te robaki. Jest dosyć dużo wróbelków i innych takich ptaszków wróblowatych, jak i też innych gatunków. One tutaj pożywienia mają dosyć, bo kwitną słoneczniki, no to są nasionka, są też nasiona różnego rodzaju traw, facelia, no i robale. Robale, którymi one się żywią. Także to są tacy moi sprzymierzeńcy w walce z tymi szkodnikami. No i tutaj jak najwięcej powinno tych ptaków być, to byśmy nie mieli problemów z robakami, z turkuciami, ze ślimakami, to co mówiłam już w poprzednim odcinku. Kolejny upalny dzień z dosyć wysoką temperaturą i klimatem bardziej przypominającym tropikalny niż taki nasz środkowoeuropejski, do którego żeśmy przywykli. Jeszcze jak powieje wiaterek, to jest jakiś taki ruch powietrza i jest troszeczkę przyjemniej, ale teraz wszystko stoi, z człowieka dosłownie spływa, to wszystko kiśnie, niebo jest zasnute, zadute, wygląda to wszystko jak na burzę, no ale po takiej parówie, kto wie co nam przyniesie noc, no niby synoptycy nie głoszą tutaj, przynajmniej na dzisiaj, jakichś opadów, ale im to ja akurat nie wierzę. Dzisiaj dla odmiany nie tam na ogrodzie, gdzie są warzywa, tylko tutaj, gdzie były siane warzywa o normalnej porze, w marcu. I tutaj nam zalało to. To wszystko stało bardzo długo w wodzie. Część warzyw wymokła, wygniła, nie szło tego w ogóle oplewić, bo tutaj co niby troszeczkę podeschło, zaczęliśmy z przodu wyplewiać, dolało kolejny raz i dalej nie szło się tutaj z oplewianiem posunąć. No, ale jakoś pomalutku, pomalutku i w sumie połowę tych warzyw żeśmy uratowali. Udało się uratować trochę marchwi. Zaraz tutaj jedną wyrwiemy. Tak wygląda marchew. Na grubość bardzo ładna, całkiem przyzwoita jak o tej porze, ale jeżeli chodzi o długość, no to raczej imponująca nie jest. Z tego względu, że tutaj stała woda. Tej wody było bardzo dużo. Ona miała jej pod dostatkiem i nie musiała się wysilać. Korzeń nie musiał iść w jej poszukiwaniu. I warzywa, które rosną w takich optymalnie dobrych warunkach dla nich, gdzie tej wody jest umiarkowanie na początku, to on pędzi w dół w poszukiwaniu wody. Robi się gonny, długi, taki palowy. A ten, mając wody pod dostatkiem, no po co miał się wysilać, jak wszystko było pod nosem, więc on szedł sobie wszerz, ale nie w długość. No i tak wygląda marchewka. Pasternak też jest ładny, tutaj zaczyna ziemia pękać, więc on będzie ładny. A jak na długość? No zaraz tutaj wyrwiemy pierwszy lepszy. Sprawdzimy, jak to wygląda. No dobra, chodź ty. O, pasternak bardzo ładny. Pasternak już jest, przeciwieństwo marchewki, jest grubszy, dłuższy, ale też mógł być dłuższy. Powinien korzeń być zdecydowanie dłuższy, przynajmniej o połowę, bo pasternak rośnie długi, długi. Ale ta sama sytuacja. No i jeszcze zobaczymy pietruszkę. Gdzie ty tutaj jesteś? O, chodź. No i ta sama sytuacja. Na grubość elegancja. Jak się patrzy. Na grubość, ale na długość no już nie imponuje. Dużo wody, dużo wody, jeszcze raz dużo wody. Korzeń nie szedł w dół w poszukiwaniu tej wody, tylko siedział pod wierzchem, też
poniekąd broniąc się od nadmiaru tej wilgoci, bo gdyby schodził niżej, to on by gnił. Zatrzymał się na pewnym etapie. Nie szedł w dół, tylko szedł wszerz. No i tak wyglądają warzywa. Ładne. Ogólnie są ładne i jestem naprawdę zadowolona. To są powody do zadowolenia, mimo że tutaj z początku stała woda. Zdawało się, że nic nie będzie. Zresztą oglądaliście to, widzieliście, jak to wyglądało. Spisałam to na straty, ale później jakoś tak jak zaczęła ona wsiąkać, opadać, no to idę, no plewie, ile się da i tak metr, drugi, trzeci, żeśmy ratowali to. Jak ta woda troszeczkę wsiąkała, to tak tydzień po tygodniu mozolnie, z takim uporem maniaka, żeśmy tutaj z Agnieszką obie oplewiały to zielsko. No i tyle, ile udało się oplewić, uratować z tego bagna, no to żeśmy uratowali. Tam reszta, połowa niestety została w zielu, bo dolało. Kolejny raz tam stanęła woda, już żeśmy tam nie weszły, no i zostało tyle. Ale jestem zadowolona, bo mam swoje i jest tego mimo wszystko dużo. Cebula jeszcze siedzi w polu i zarasta. Była tutaj ładnie oplewiona, no ale jak widzicie, cały czas pada, no i zieleń nie pyta mnie, czy może rosnąć, tylko rośnie. A cebuli jeszcze nie wybieram, bo ona była sadzona dosyć późno. Tutaj też stała woda, no i jak zeszła, to myśmy sadzili tą cebulę już dawno, po połowie maja, nawet przetrzymywałam ją w lodówce, bo zaczęła puszczać mi szczypiorek, no i żeby mi bardzo nie wystrzeliła, to wsadziłam ją do lodówki i ona rośnie. Jest ładna, niektóra jest pokaźna, są średnie, są i mniejsze, także cebula będzie tutaj, tak jak to zawsze moja babcia mówiła, podzielna. Jedne będą większe, jedne będą mniejsze i wszystko się tutaj zgra, zgodzi, ale wyrywać jej nie będę. Ona musi jeszcze przynajmniej ze 2 tygodnie tutaj posiedzieć, żeby zeschnąć, żeby przynajmniej wyglądała tak jak ta tutaj, te dwie obok, żeby ona była wyschnięta. Niestety na chwilę obecną jest jeszcze za dużo zielonej cebuli i ona później będzie mi się źle suszyć, będzie źle się przechowywać, może mi zagniwać. Także jeszcze będzie stać. Tutaj w pietruszce widać, jak ta woda stała i jak żeśmy ją etapami oplewiali, ratowali z tej nadmiernej wilgoci. Z przodu, gdzie była najprędzej oplewiona, gdzie najprędzej obeschła, jest ładna zielona, a tam coraz niższa, tam już dalej jest taka bledsza i zdecydowanie mniejsza, o połowę mniejsza jest nać. No tam niestety cały czas stała woda, najdłużej ona stała. No i ta pietruszka też jest zdecydowanie mniejsza, ale jeszcze tutaj ma czas do rośnięcia, także ona spokojnie urośnie i do suszenia będzie się nadawała idealnie. Pietruszka jeszcze zdąży mi urosnąć, ma jeszcze sporo czasu, to jest dopiero początek sierpnia, także jeszcze nadrobi, trochę jeszcze urośnie. A ja dzisiaj ścinam już natkę, będę suszyć. No i tutaj też polecam Wam ścinanie naci z pietruszki. Raz, że ta sama sytuacja co w marchewce. Będzie ładniejszy korzeń, bo no logicznie pomyśleć, jak ona pobiera składniki pokarmowe korzeniem, część przekazuje na rozwój korzenia, a część idzie w nać, która jest tutaj jak szczota. I te składniki pokarmowe tak jakby z korzenia uciekają. A jeżeli zetniemy tą nać, no to te składniki pokarmowe siłą rzeczy zostaną w korzeniu. I ten korzeń będzie się dożywiał, on będzie się rozrastał, bo już nie będzie to przekazywane na rozwój naci. To jest ta sama sytuacja, co z marchewką. No i tutaj drugi plus jeszcze jest taki, że teraz, zobaczcie, tutaj jest jeden busz. Ta natka jest naprawdę bardzo gęsta, jest wysoka, jest jej dużo. Mamy klimat tropikalny, jest parno, wilgotno, padają często deszcze. No może nie w każdym regionie, ale przynajmniej tutaj u mnie. I to jest już tylko krok
żeby wszedł mączniak. Mączniak rozwija się, zarówno rzekomy czy właściwy, on rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności, deszczy i takich parnych dni, zimnych nocy. Teraz już noce mamy chłodne, więc to wszystko sprzyja pojawieniu się mączniaka. No i zauważcie, że często jak już pietruszka jest ładna, taka bujna, wnać, to ona się momentalnie zaczyna robić taka biaława. Pojawiają się białe plamki, coraz więcej i ona później jest taka jakby mąką obsypana. To jest właśnie mączniak. Jeżeli zetniemy teraz tą nać, tutaj się zrobi wentylacja. On też właśnie pojawia się z braku wentylacji. Tutaj jest mała cyrkulacja powietrza. To wszystko jest, nawet teraz tutaj jak dotykam, czuć wilgoć. To jest wilgotne. I nie ma przewiewu, nie ma obiegu powietrza, więc on będzie się świetnie i bardzo szybko rozwijał, rozprzestrzeniał. Jeżeli tą nać zetniemy, tutaj zrobi się przestrzeń, dojdzie dostęp powietrza, światło będzie całkiem inaczej operowało tutaj i ten mączniak nie będzie się rozwijał, bo nie będzie miał tak naprawdę gdzie. Te listki, które zostaną tutaj sercowe, nie będą tak narażone, bo one będą pojedynczo, dwa, trzy, będą sobie rosły. Ona wyrośnie do jesieni, znowu na taki busz, ale będziemy mieli do pozyskania drugą piękną, zdrową nać. Nie załapie ona mączniaka i też nie osłabi korzenia, no bo jeżeli coś zacznie nam tutaj i tutaj atakować liście, no to niestety to też osłabia korzeń, bo wtedy fotosynteza ustaje, nie zachodzą te procesy, no i to wszystko jest spowolnione. Może ktoś powiedzieć, dobrze, to jak zetniemy nać, bo też takie zdania się pojawiają, nie zachodzi fotosynteza, korzeń nie będzie się rozwijał. To jest nieprawda, bo zostają liście sercowe, które łapią. Łapią słońce i proces fotosyntezy zachodzi. Do zajścia fotosyntezy nie potrzeba jest takiego buszu, dywanu, naci. Wystarczy kilka listków i ta fotosynteza zachodzi. Żadne procesy życiowe nie są zachwiane. I myśmy to tutaj już sprawdzili na przestrzeni lat i to naprawdę działa. Tak robiły nasze babcie, tak robiła moja mama, no i tak robię ja od wielu lat. I jakoś nie zauważyłam ubytków, skutków ujemnych na plonie, a wręcz przeciwnie. No i mam dwa razy, czy tam nawet i trzy razy nać, bo ścinam ją aż do późna, dopóki nie wybieram pietruszki. Pietruszkę tutaj pokażę z bliska. Ścinamy tak, nie tutaj aż przy samej ziemi, bo zetniemy wszystkie listki sercowe. Listki sercowe to są te, które wychodzą tutaj ze środka. Tutaj ten, ten i one tutaj, o tu taki malutki jeszcze wychodzi. Także trzeba ściąć przynajmniej na takiej wysokości około 10 cm, żeby to w środku było produktywne, żeby temu nie uciąć głowy, żeby one sobie rosły. I tutaj będzie zachodzić tymi liściami proces fotosyntezy i wszystko będzie się ładnie rozwijało. O, i tu kolejna, ta akurat nie miała więcej wypuszczonych liści sercowych. Ta tutaj ma takie malutkie dopiero, widzicie. No to wszystko na takiej wysokości można ściąć bądź obłamać i to zostaje. Tutaj to wszystko pousuwać, żółte, i ta pietruszka będzie miała dużo swobody, dużo przestrzeni do oddychania. A co za tym idzie, no nie będzie łapała tutaj mączniaka, który będzie tą pietruszkę męczył. Takie obrywanie aż dokładnie nie jest koniecznością, ale jest wskazane. Raz, że ładniej, estetyczniej to wygląda, no a dwa, nie leżą tutaj te takie uschnięte, niepotrzebne liście, które też będą zaraz łapały jakieś choroby grzybowe, no bo pietruszka też łapie choroby. Także no tutaj na to wszystko trzeba zwracać, aby mieć ładny plon. Także na wszystko trzeba zwracać uwagę, bo jednak ona też jest narażona na różnego rodzaju
choroby. No i też jest narażona na nicienie, które żrą korzeń i później często jak się tą pietruszkę obiera, są takie brązowe rowki z małymi takimi robaczkami i żeby temu zapobiec, żeby ta pietruszka nie łapała tych nicieni, żeby ich nie było, dobrze jest przelewać gnojówką z wrotyczu. Wrotycz skutecznie odstrasza wszelkiego rodzaju nicienie, czy połyśnicę marchwiankę, która atakuje marchew. Tak samo i z pietruszką, bądź bonatem. Bonat to jest też kompozycja ziół na bazie wrotyczu i taką gnojówką po rozcieńczeniu, jak się podlewa, to tych robaków nie ma. Ja tutaj też raz podlałam, raz tylko, bo było mokro. No i nie szło tutaj podlać, bo no, stała cały czas woda. Ale jak na razie nie widzę, żeby ta pietruszka miała jakiekolwiek robale, żeby coś tutaj się działo, więc nie ma potrzeby drugi raz wchodzić z tym podlewaniem. No, robaków jako tako nie ma. Może się wytopiły, może popłynęły sobie z wodą i w tym roku no jakoś takiego większego problemu. Zresztą ostatnie lata też nie miałam problemów, bo tutaj systematycznie właśnie podlewałam gnojówką z wrotyczu i bonatem. Pietruszka, jak już wiecie, jest kopalnią witamin dla naszego organizmu. Jest przebogata w żelazo i osoby, które mają problemy z niedoborem żelaza, z anemią, powinny pietruszki, natki, soku znaci pietruszki spożywać naprawdę duże ilości. Też ma ona właściwości moczopędne, pomaga uregulować funkcjonowanie dróg moczowych, nerek, wszystko schodzi. Ma też właściwości takie ściągające wodę, więc osoby, które cierpią na zbieranie się, gromadzenie się wody w organizmie z różnych przyczyn, powinny właśnie raczyć się pietruszką, dużo potraw z jej udziałem, a przede wszystkim soki z naci. No i co najważniejsze, taka ciekawostka, że nać pietruszki, jeżeli ktokolwiek ma takie dolegliwości przykrego zapachu z jamy ustnej, zwłaszcza też po papierosach, czy jak się zje czosnek, rzuć natkę pietruszki, ona skutecznie zabija nieświeży oddech i właśnie łagodzi też skutki refluksu żołądkowego. No jest bezcenna, jest po prostu bezcenna. Dzisiaj już się wraca do jej łask, zaczyna się tą nać pozyskiwać, zresztą robi się również nie tylko soki z natki pietruszki. Sama ona w smaku, bo ja też bardzo dużo pietruchy piję, soku z natki pietruszki, jest taka, no przejdzie, ale ciężko jest to pić. Dodaję sobie jabłko, dodaję sok powiedzmy z pomarańczy, czy chociażby gruszkę też domiksuję do tego soku z natki pietruszki. Robię sobie taką bombę witaminową i jest to naprawdę wtedy dobre, tą natkę pietruszki idzie przetrawić. Ale też herbaty z naci pietruszki zyskują na coraz większej sławie i one właśnie też działają moczopędnie, że usuwa się ten mocz z organizmu, więcej się chodzi do toalety. Także no tutaj zachwalać zalet natki pietruszki, czy w ogóle korzenia pietruszki nie potrzeba, bo już większość z Was to wie, a kto nie wie, no to powinien się tym zainteresować i sięgać tutaj po te zioła. Ale jest zioła, po te warzywa. Ale paruwa. Właśnie przed chwileczką na telefonie pojawił się komunikat, że jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia silnych burz w nocy. No po takim upale to się wszystkiego można spodziewać. A ja jadę do domciu, umyję pietruszkę, natkę umyję, pokroję ją i będę suszyć. Będę ścinać wszystką. Oczywiście nie naraz, bo nie przesuszę jej, ale każdego dnia zetnę część taką, aby wlazło mi to do suszarki i będę suszyć, jak odbiję, to zetnę ją drugi raz, a nawet i trzeci raz, bo będę ją wykorzystywać wszystką do przypraw.
Także trzeba mi jej tutaj dużo nasuszyć. A Wam życzę wytchnienia od tej dynamicznej pogody w tym roku. Takiego zadowolenia z tego, co jest, z takich małych sukcesów. Tak jak ja tutaj, walka z wodą, walka z zielem, przegrana, bo w części niestety jest przegrana ta walka, ale to, co się udało uratować, to cieszy mnie na tyle, że łagodzi ten taki smutek z tego ziela. Radość z tego, co zostało, jest większa niż żal z tego, co przepadło. I Wam też życzę takiej radości z tych malutkich, a jednak wielkich rzeczy i sukcesów w dziedzinie ogrodu. Do następnego!